Cześć, witam serdecznie. Troszeczkę o breakpoincie, dlatego że bardzo dużo złych ocen się wylało co do gry. No wiadomo, jeden gracz lubi to, drugi lubi coś innego. No ale takich kilka punktów mam, takich wyczytanych z forum i je poruszymy, bo moim zdaniem gra no, nie należy do gier słabych, czy też krapów, jak to ludzie mówią. Gra jest całkiem fajna. I zaczniemy od tego, że wylało się pierw to, że w grze są mikrotransakcje, gdzie możemy kupować skórki, pakiety broni, wygląd, jakieś punkty umiejętności. No i tutaj wielki żal się wylał. No bo jak to może twórca gry żądać, dać nam możliwość zakupu czegoś. Zacznijmy od tego może, w jakiej grze nie ma mikrotransakcji. Są takie gry, owszem, ale jest ich niewiele. Biorąc pod uwagę Path of Exile, mamy mikrotransakcje, gra free to play. War Thunder, mamy mikrotransakcje. Co jeszcze? World of Tanks, mamy mikrotransakcje, mamy jeszcze inne gry dosyć znane, w których również występują mikrotransakcje i nikomu to nic nie przeszkadza, dlatego że to są gracze tych właśnie gier. No i kolejna rzecz to taka, że tutaj to jest takie pay to win, bo można coś kupić. No niestety ludzie nie grali, ale powielają, wiecie, opinie tych wspaniałych, wielkich youtuberów, znawców, kurwa, wielkich. Nie ma tutaj żadnego pay to win, ponieważ grając PvP, a mając broń zakupioną za realne pieniądze, ta broń jest zerowana. Po prostu jej statystyki czy bonusy są zerowane. Jest ta sama sytuacja, co była w Wildlands. Czyli mamy gołą broń, nawet bez tłumika, idziemy i pierzemy się z innymi graczami. Tak to wygląda. Kolejna rzecz to, bo jest to sklejka z innych gier. I tutaj należy się znowu zatrzymać i troszeczkę pomyśleć, bo bardzo częstym objawem u graczy jest to, bo jest to klon. No, chwileczkę. Jaka gra w tych czasach nie jest klonem? Call of Duty, Medal of Honor, Battlefield. To są wszystko gry jedne i te same, tylko z jakąś tam dodaną zawartością lub mechaniką z innej gry. No niestety, te czasy, które były kiedyś, że coś wychodziło nowego, to było czymś rzeczywiście nowym, innowatorskim. Teraz wszystko polega na robienie gier polega na tym, że są właśnie ściągane, czy też dodawane mechaniki, techniki, czy jak to nazwać, z wielu różnych gier. Jest to zabierane z nich, klejone i tworzone coś. No niestety tak jest. To samo jest z firmami w tych czasach. Wszystko robione na jedno kopyto. Tyle tylko, że niektóre te sklejki, te klony są fajne, są przyjemne, fajnie się gra. No ale ludzie nie kupią, bo ta sklejka, bo tam w ogóle gówno krapi, on nie będzie grał. No, ja bym proponował pierw zagrać, a później dopiero wystawić ocenę. Ocen jest strasznie dużo i jest straszny rozrzut, bo gra nawet, chodzi wiecie o gazety czy zagraniczne portale, uzyskuje 2 na 10, 3 na 10, niektóre dają 7 na 10, niektóre 9 na 10. No i właśnie, no i kogo słuchać, skoro jest rozrzut od 2 do 10, no to kupić grę czy nie kupić tej gry. Ja ją kupiłem na premierę, bo Wildlands mi się spodobał.
Tutaj wiedziałem, że będzie tam coś dodane, wiedziałem, że będą mikrotransakcje, ale mi to nie przeszkadzało i kupiłem. I nie zamierzam żadnych pieniędzy wydawać na to, aby, wiecie, wyglądać lepiej, czy tam mieć jakąś giwerę z kamuflażem, czy unikatowy kamuflaż, wygląd, czy mam mieć pałkę na plecach, czy kubeł śmietniku na łbie. Kubeł śmieci na łbie. To mnie w ogóle nie rajcuje, nie interesuje. A są gracze, którzy kupują, bo lubią dobrze wyglądać, jak to wiecie, powiadają. I tutaj, jeśli chodzi o rozrzut gry, no to są wszystko gusta. Jeden lubi to, tak jak powiedziałem, drugi lubi tamto. I spodziewali się czegoś innego, a nie dostali tego, co lubią. No i już jest, nie, gra jest do dupy, gra jest B. I tu jest najgorsze to, dlatego że jeśli jest taki rozrzut tychże właśnie ocen, to również dla gry nie jest to dobre, dlatego że ludzie dużo patrzą na oceny, gry nie kupują i niestety gra, jeśli chodzi o online PvP, będzie miała mało graczy i ona umrze szybko. I to nie jest dobre. Również pisano, że w grze jest masa bugów. Nie wiem. Mam 15 albo 18 godzin rozegrane i powiem wam tak. Napotkałem się z bugiem takim, jak nie mogłem podnieść przedmiotu, dlatego że on był tak jakby pod teksturą ziemi. Czyli cały czas mi się postać schylała, 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 schylała i nie mogłem podnieść, ani ciała nie mogłem podnieść. Taki jakiś bug. Rzecz kolejna, jak wybór przedmiotów z koła mamy, biorąc rakietnicę i chcąc z niej strzelić, blokują się przyciski. Po prostu nie mogę ani wycelować, ani wybrać już innego przedmiotu. No, jestem bezbronny. I to trwa tak kilka minut. Czasami jest tak, że no, nie chce się odblokować i musimy zrestartować grę. No, to są takie dwa bugi, tak? Które ja napotkałem do tej pory. Co tam jeszcze było? Co tu to nam jeszcze opowiadali? Bo gra to jak The Division. O właśnie, bo tutaj znaleźliśmy ekwipunek. Znaleziony ekwipunek został. I słuchajcie, to nie jest żadny The Division, dlatego że my znajdujemy tutaj ekwipunek, który ma swój poziom. Jednak to nie wygląda tak jak w The Division. Tu są ludzie. Ewentualnie roboty, drony. I teraz tak, nie ma czegoś takiego, że nam daje, nie wiem, odporności tam nie wiadomo ile, czy headshotów, HP, ściąganie. Ekwipunek tutaj jest brany pod uwagę tak, iż atakujemy, dajmy na to, w misji, gdzie goście mają 60. poziom ekwipunku. Jeśli my mamy niższy ekwipunek niż oni, to nas szybciej po prostu zabiją, nam szybciej HP spada. Mamy słabszy ekwipunek i padamy szybciej. Jeśli mamy wyższy, tracimy mniej HP, jesteśmy twardsi. I to tylko na tej zasadzie działa. A bonusy, które tam nam daje jakieś kamizelka plus 5 PD, 5% PD, czy też szybsze troszeczkę ładowanie, to są naprawdę szczątkowe ilości tych rzeczy, czy 5% do skradania się, to są takie pierdółki tak naprawdę. Rzeczy takie, można powiedzieć, no coś, żeby było tak dodane coś. I tutaj bym jeszcze mógł powiedzieć co. Gra można ją porównać do looter shootera, ale do looter shootera właśnie nie takiego chamskiego jak The Division, że chodzimy, szukamy, bo musimy mieć gear. Tutaj ten gear, ten ekwipunek co chwila się tam jakoś, wiecie, wysypuje i tak naprawdę możemy sobie dobierać jak chcemy, czy coś z bonusem, czy coś, co daje więcej ekwipunku, poziomu, a nie ma bonusa BGC. I mamy również białe przedmioty, zielone, niebieskie, złote, czy fioletowe. Moim zdaniem ja lubię eksplorację, otwarty świat. Jest troszeczkę craftingu, ale nie jest to też taki chamski crafting i trudny crafting. No i przy okazji właśnie zbieranie tego sprzętu, otwieranie skrzynek, znajdowanie tych skrzynek.
znajdowanie elementów broni, ulepszenie robimy w rusznikarstwie. Ja tutaj naprawdę wystawiłbym ocenę grze mimo błędów na razie, które tam jakieś ma, no śmiało 8, naprawdę śmiało 8, bo no naprawdę ona nie, no nie można jej ocenić nisko. Graficznie wypada spoko, grywalnie masz koopa, masz online'a, możesz grać to, możesz grać co innego, w koopie fajnie się grało, właśnie to jest bug taki też, że właśnie ludzik sobie zawuguje się i loto w kółko. No ale to jest wszystko do poprawy i ludzie, jeśli nie będą zgłaszać takich rzeczy, no to niestety gra nie będzie poprawiona. No, narzekanie na forum gówno da, ale ludzie tego chyba nie rozumieją albo im się nie chce, tylko wolą narzekać i o, będzie dobrze. A może ktoś to tam z Ubisoftu wchodzi na PPE.pl albo na coś innego i on tam będzie czytał i o, powie, chłopaki, są błędy, trzeba poprawiać. Jak im się nie zgłosi oficjalnie, to oni z tym nic nie zrobią, więc dupy w troki, zgłaszać, a nie narzekać, bo bez nas graczy gra nie będzie dobra tak naprawdę. No i cóż, tymże akcencikiem zakończę filmik i mogę szczerze naprawdę polecić grę, jeśli ktoś się zastanawia, zapraszam, jeśli ktoś na PS4 gra również, Pijane 1982, z chęcią pogram. Fajna gra, przyjemna, czasami jest trudno, no bo czasami mamy tak, że trafiamy na dużą bazę i jest kilkudziesięciu gości. No i słuchajcie, jesteśmy przy końcu i tak jak zrobiłem, rzuciłem C4 i od razu je zdetonowałem, zabiłem się i musiałem zaczynać od nowa, więc czasami jest i tak, że straci 30 minut i zaczynamy od nowa. No ale cóż, gra tak fajna, wciągająca, że powtarzam i nawet się, tak powiem wam, nie denerwuję jak w innych grach. Gra się fajnie i przyjemnie. Także to by było no na tyle. I naprawdę gierę polecam. Nie żałujcie kasy, wydajcie i grajcie, bo to jest gra naprawdę na spory kawałek czasu. Także to by było na tyle. Trzymajcie się. Na razie.